Witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Numer 5. Udaje się przedzierać przez ten gąszcz różnych informacji, różnych historii, które przydarzają się nam każdego dnia. Przydarzają się mi, więc te magazyny, które usiłuję tutaj nagrywać, nie są zbyt regularne. No i ma to oczywiście swoje przyczyny, o których nieraz wspominam, więc nie będę się powtarzał. I zaczynamy więc nasz magazyn. Tym razem Polaraxa numer 5 poświęcona będzie UFO. UFO, niezidentyfikowanym obiektem latającym i ewentualnie obcym cywilizacjom. Ja wiem, że temat jest mocno oklepany, jest w miarę dobrze znany, jest na ten temat prowadzone dużo rozmów, wiele audycji, ale myślę, że Polaraxa, ta audycja, ma prawo do swoich 3 groszy na ten temat również, zwłaszcza, że jest sporo powodów do rozmaitych przemyśleń w tej sprawie. A mnie szczególnie interesuje jedno wydarzenie, które miało miejsce nie tak dawno. Było to powołanie do życia takiej dziwnej grupy, której na razie nikt nie rozumie, do czego ona ma w zasadzie służyć, jak ona ma działać. Jest to grupa, która nazywa się pięknie To The Stars. Jest ona powołana przez Toma DeLonga, takiego lidera grupy rockowej Blink-182. No i wśród niego, wśród tej grupy, wśród tych ludzi, których zgromadził, są także jeszcze inne osoby i to z najdziwniejszych środowisk. Są naukowcy, są byli agenci najrozmaitszych agencji wywiadu, organizacji rządowych. Bóg wie kto jeszcze. Są tam niesamowicie dziwni ludzie i wszyscy oni mówią o tym, że no, czas najwyższy na ujawnienie. Ujawnienie oczywiście jest to takie słowo wytrych. Mówi się o nim od dawna, mówi się o tym, że wreszcie nadchodzi czas, żeby wreszcie jasno i wprost powiedzieć, że UFO istnieje i zająć się jego badaniem. Jakoś jednak niestety nigdy do tego nie dochodzi. Gdzieś cała ta inicjatywa rozmywa się w powietrzu. Najczęściej rozmywa się na oporze władz. Żadne władze, żadne instytucje, łącznie z instytucjami akademickimi, nie chcą w tym ujawnieniu niestety uczestniczyć. I wszystko z czasem pali na panewce, energia się kompletnie wypala, ludzie się rozchodzą, no i czekamy na następne tego typu działanie. I z takim czymś mamy właśnie do czynienia teraz. No i oczywiście od razu są głosy, że w zasadzie nie ma tu się czym podniecać, bo przecież będzie tak samo jak zawsze, czyli nic z tego nie wyjdzie. Do tego na czele tej grupy stoi no, młody człowiek, w miarę niedoświadczony. Nikt za bardzo nie dowierza w jego wiedzę ufologiczną, ani w umiejętności przewodzenia, więc tym bardziej wielu ludzi myśli, że jest to raczej jakiś zabieg reklamowy, że być może DeLong chce zarobić kupę pieniędzy, być może za tym kryje się coś jeszcze bardziej mrocznego. I na razie żyjemy na takim etapie takiego zamieszania, czekając, co będzie. I myślę nad tym, zastanawiam się, dlatego że no, cała sprawa jest niezwykle interesująca i przeżywamy ją na żywo. Jesteśmy świadkami tego, co się wydarza. I myślę nad tym, jak w zasadzie no, ugryźć ten problem, czy traktować go poważnie, czy też nie. I myślę, że w moim przypadku tym takim bardzo istotnym punktem jest jeszcze jedna osoba, o której bardzo rzadko się wspomina. Jest to Peter Levenda. Levenda jest autorem wielu książek, które poruszają się na granicy historii, ale i teorii konspiracji. Peter Levenda jest badaczem najrozmaitszych tajemnic, między innymi to on tropił i śledził nazistów aż do samej Argentyny. Był w zasadzie chyba jedynym, który dotarł do Argentyny, do Bariloche i osobiście widział na własne oczy tych właśnie paskudnych nazistów, którzy schowali się w Argentynie i mieszkają w tych prywatnych posiadłościach, jakie kiedyś zakupili sobie jeszcze przed wojną i później prowadzili w nich badania. Także był jedyną osobą, która tam dotarła i stamtąd powróciła. Cudem, ale powróciła. To pokazuje charakter Levendy, że jest on człowiekiem nieprzejednanym, jest niezwykle inteligentnym, wykształconym, ma ogromną wiedzę i niesamowity dar kojarzenia ze sobą faktów. W zasadzie mogę śmiało powiedzieć, że w mojej bibliotece są wszystkie książki Levendy, jakie kiedykolwiek wydał. Jest on jednym z moich ulubionych autorów. I nagle jego nazwisko pojawiło się na książce, której autorem jest także Tom DeLonge. Książka ma tytuł Secret Machine.
i o książce tej pisałem w 4 artykułach na Nowej Atlantydzie. Także myślę, że wszyscy zainteresowani, jeśli mają ochotę zaznajomić się z tym, co w niej napisano, no, mają okazję odświeżyć troszeczkę sobie Nową Atlantydę i zobaczyć, o czym to wszystko było. I właśnie osoba Lewendy w jakiś sposób uprawdopodabnia, w moim przypadku, i chciałbym, żeby to było również i w waszym przypadku, to, co dzieje się wokół tego całego ruchu ujawnienia, to, co dzieje się wokół UFO. Książka Secret Machine ma mieć 3 tomy. Na razie wyszedł pierwszy. Jest to na razie jedna książka i mówi ona o istotach pozaziemskich przez pryzmat religii. Tom drugi ma być takim podejściem bardziej naukowym i filozoficznym, gdzie będzie mówiło się o UFO właśnie z punktu widzenia nauki. Uzasadniało się będzie jego zasadność, jego istnienia i to, że w zasadzie no, ono istnieje i do tego faktu musimy w jakiś sposób się ustosunkować, także i z punktu widzenia nauki. Tom trzeci na razie jest tajemnicą, o czym będzie, ale ja podejrzewam, że tom trzeci to będą właśnie bezpośrednie dowody, jednocześnie z zapisem swego rodzaju zeznań świadków, i to świadków najwyższego formatu, świadków, którzy byli członkami najrozmaitszych organizacji, od wywiadowczych po wojskowe, a także i polityczne. Także będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia ze świadkami grubego formatu, niezwykle wiarygodnymi, które być może zupełnie zmienią sytuację wokół UFO i wokół badania UFO i w zasadzie traktowania tego zjawiska, bo wciąż jest ono traktowane jako coś w rodzaju fantazji, wymysłu ludzi, którzy w zasadzie szukają sensacji. O UFO się mówi najwyżej w sezonie ogórkowym, ewentualnie mówi się w Radio Paranormalium, mówi się dziś w Polaraksie, ale w świadomości takiej powszechnej społeczeństwa UFO nie jest traktowane poważnie. W zasadzie ludzie teoretycznie nie mają problemu, żeby zaakceptować ten problem, ten fenomen, ale dopóki UFO nie wyląduje na przykład przed Białym Domem, wciąż będzie mnóstwo wątpliwości. Dopóki ksiądz Zambony nie powie, że UFO istnieje, dopóki w szkole nie powiedzą nauczyciele, że UFO należy traktować poważnie, dopóki akademicy nie wskażą na różne warunki, w których UFO się pokazało i jest obiektem realnym, a astronomowie nie pokażą planety, z której ewentualnie to UFO przeleciało, dopóty w zasadzie szans na ujawnienie za bardzo nie ma. I ten ruch, który zgromadzi wokół siebie tyle osób najrozmaitszego formatu, i to są osoby, które nie są osobami tuzinkowymi, według mnie ma ogromną szansę. To, o czym mówią ci ludzie, jeśli wsłuchać się w to, o czym oni mówią, to zwracają uwagę na jeden bardzo zasadniczy punkt. Mówią oni o tym, że mówiąc, kiedy mówimy i myślimy o UFO, w zasadzie dziś już nie trzeba udowadniać, że ono w ogóle istnieje. Ten moment, ten element, ten próg został już dawno przekroczony i nie ma po co wracać. Najlepiej wykonać jakiś krok naprzód, no i zacząć poznawać te UFO i zacząć budować nasze podejście do tego, w jaki sposób my zareagujemy na fakt, że nie jesteśmy w kosmosie sami, że jest jeszcze oprócz nas ktoś jeszcze i być może wchodzi z nami w jakąś interakcję. Tyle, że oczywiście, żeby tego dokonać, no, potrzebne są bardzo duże i poważne zmiany. I być może to, co stworzył DeLong i ludzie wokół niego zgromadzeni w tej organizacji, no, poruszą ten kamyczek, który stworzy lawinę i UFO rzeczywiście wreszcie trafi do powszechnej świadomości. Ja znalazłem taki bardzo interesujący cytat, który w zasadzie, o ile z UFO nie ma nic wspólnego, to jednak w jakiś sposób opisuje podejście do zjawisk takich trudno wytłumaczalnych, z jakimi mamy dziś do czynienia, i opisuje dokładnie, gdzie leży problem w tym, ażeby zaakceptować fakt, na przykład taki, że UFO istnieje. Jest taki człowiek, w zasadzie prawdopodobnie nikt z was go nie zna, ja też go nie znałem, nazywa się Jorge de Soto. Jorge de Soto przemawiał w Szwajcarii 2 lata temu na spotkaniu czegoś, co się nazywa Global Council Agenda,
Jest to taki think tank, podobny jak Bilderbergowie czy Klub Rzymski, jest on mniej znany, co wcale nie oznacza, że wcale nie jest potężny. I między innymi analizowano tam, w jaki sposób należy rozumieć zmiany, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie i w jaki sposób należy stworzyć jakieś podejście do tego, ażeby móc te zmiany wykorzystać na swoją własną korzyść. I Soto powiedział wówczas tak, że dzięki internetowi ludzie szybko identyfikują innych ludzi i łączą ich najczęściej te same wartości, łączy ich strach. Ludzie ci wymieniają myśli i budują związki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Natomiast nasze rządy, tak mówi Soto, nie są częścią tej konwersacji. Posiadamy instytucje rodem z XIX wieku, z dwudziestowiecznym sposobem myślenia, który próbuje nawiązać kontakt z obywatelami z XXI wieku. I tutaj tkwi problem, że nasze instytucje, nasze rządy są czymś niezmiernie zacofanym, czymś niezmiernie skostniałym i zastygłym. Także ruszenie ich lekko z posad być może zmieni tę sytuację. I mam nadzieję, że ten ruch, który stworzył DeLong i uczestniczy w nim Lewenda, a także mnóstwo osób z najrozmaitszych, bardzo interesujących kręgów, rzeczywiście sprawi, że kwestii UFO coś wreszcie drgnie. I myślę, że czas jest ku temu najwyższy, z tego względu, że kiedy patrzę na determinację tych ludzi, na pewien rodzaj rozpaczliwej próby wręcz doprowadzenia do tego ujawnienia, widzę wyraźnie, że nie jest ten sam rodzaj ruchu i ten sam rodzaj emocji, który towarzyszył tym poprzednim ujawnieniom, do których nigdy w sumie nie doszło, że ci ludzie postrzegają w UFO coś, czego my być może nie dostrzegamy. Najczęściej my patrzymy na UFO tak samo, jak się patrzy na zwierzaki w zoo albo inne zwierzaki na filmie National Geographic i patrzymy na to jak na okazy, patrzymy jako na coś, co nas w żaden sposób nie dotyczy, gdzie jest to coś odległe i w zasadzie nawet jeśli nam zagraża, to jesteśmy zbyt daleko, aby czuć to niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że nie wiemy właściwie z czym, z jakim fenomenem tak naprawdę mamy do czynienia. A tych różnych historii związanych z tym, że UFO może być czymś niezwykle realnym, jest dookoła coraz więcej. Nieraz rozmawialiśmy o tym, jak wiele przypadków dookoła nas wskazuje, że gdzieś w sumie śmigają w naszej przestrzeni najrozmaitsze dziwne obiekty, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym one są, kto je pilotuje, dokąd one lecą. I co jakiś czas takie obiekty udaje się śledzić w momencie, kiedy wkraczają wręcz do naszego Układu Słonecznego. I taka sytuacja miała miejsce w październiku w tym roku. Nie tak dawno, kiedy w Układzie Słonecznym pojawiło się bardzo interesujące ciało niebieskie. Zostało ono szybko zauważone przez astronomów i natychmiast oceniono je jako taką międzygwiezdną kometę. Po wszechświecie gdzieś hulają i śmigają najrozmaitsze komety i co jakiś czas wpadają najrozmaitsze układy gwiezdne. Jedna z tych komet miała w październiku właśnie wpaść w nasz Układ Słoneczny, dlatego przyglądano jej się uważnie, bo nigdy nie wiadomo, co taka kometa wymyśli i gdzie upadnie. Najlepiej, żeby nigdzie nie upadła i poleciała sobie dalej, albo trafiła najwyżej w Słońce, no i dlatego takie rzeczy, takie ciała niebieskie się obserwuje. I kiedy zaczęto przyglądać się bliżej temu niebieskiemu ciału, które wędrowało sobie przez nasz Układ Słoneczny, okazało się, że wcale to nie jest kometa. Ten obiekt nie emitował żadnego światła, nie emitował też żadnych gazów, nie był więc kometą. Widziano go dlatego, że odbijał odblask Słońca i tylko dlatego można go było obserwować. Dzięki temu, że ten obiekt poruszał się po pewnej orbicie, można było określić jego prędkość. I oczywiście zastosowano tutaj bardzo prostą newtonowską kalkulację i okazało się, że obiekt, mimo że przyleciał nie wiadomo z którego punktu wszechświata, nie porusza się tak szybko, bo on leci z prędkością 25 km na sekundę. W warunkach ziemskich jest to szybko, w warunkach kosmicznych jest to ślimacze tempo.
obiekt poruszał się tak wolno, że prawdopodobnie zajęłoby mu tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy lat, żeby dolecieć do jakiejś najbliższej gwiazdy, gdyby nieustannie poruszał się z tą prędkością. I ciekawe było miejsce, w którym ten obiekt dostał się do naszego Układu Słonecznego. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na taki właśnie schemat, jak nasz Układ Słoneczny wygląda, to oczywiście mamy to olbrzymie Słońce i mniej więcej w jednej płaszczyźnie mamy wszystkie planety, które krążą do jednego Słońca, dookoła tego Słońca. I one mniej więcej patrząc na nie na takim rysunku, widzimy, że one po prostu krążą w tej takiej poziomej płaszczyźnie, czyli powiedzmy ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód, w zależności jaka to planeta, bo Wenus krąży w przeciwną stronę. Więc mniej więcej tak ten ruch wygląda. Natomiast ten obiekt, który nagle wleciał do Układu Słonecznego, wleciał od północy i dosłownie nurkował pod kątem prostym w stronę właśnie tej płaszczyzny planet, które krążą dookoła Słońca. Było to coś niezwykle zadziwiającego. Obiekt, kiedy zbliżył się do Słońca, przyspieszył nagle, w zasadzie przyspieszył podwójnie, zaczął pędzić z prędkością 50 km na sekundę i zatoczył koło w miejscu mniej więcej, gdzie orbituje w odległości od Słońca orbituje Merkury, czyli było to mniej więcej 0,2 jednostek astronomicznych, czyli bardzo, bardzo blisko Słońca. Także coś się powinno wydarzyć z takim obiektem. Jeśli jest tak bardzo blisko Słońca, siłą rzeczy powinien on przypominać jakiś węgielek, powinien się rozjarzyć w lunetach i w teleskopach astronomów. Tymczasem wcale tak nie było. W ogóle się nie rozjarzył. Okazało się, że jest kompletnie obojętny na taką temperaturę. Przy takim cieple powinny się z niego też wydobywać jakieś gazy. Nic takiego się również nie stało. No i ten obiekt zatoczył krąg wokół Słońca i znów poszybował na północ tego naszego Układu Słonecznego i poleciał sobie w stronę konstelacji Pegaza. I teraz pytanie brzmi, czym był ten obiekt? Nie był ani kometą, ani asteroidą, więc czym był? Czyżby był jakimś wysłańcem? Czyżby był być może pojazdem jakiejś obcej cywilizacji, może niekoniecznie miał na pokładzie jakąś obcą inteligencję, ale był tylko jakimś rodzajem sondy, która obserwowała nasz Układ Słoneczny, zataczając krąg dookoła Słońca. Obiekt nie był wielki, miał mniej więcej 300 metrów średnicy. Także bardzo interesujące zjawisko, bardzo nietypowe zjawisko i kompletnie niewytłumaczalne. Nie wiadomo do dziś, co o nim sądzić. Także wszystkie tutaj opcje, z czym mamy do czynienia, są absolutnie możliwe. I to nie koniec takich fascynujących informacji z przestrzeni kosmicznej, które być może sygnalizują, że życie w kosmosie jest o wiele bardziej częste, niż nam się wydaje i Ziemia nie jest unikalna, jeśli chodzi o życie, bo następne wiadomości przyszły z sondy Dawn, która krąży wokół tej planetoidy Ceres. Ceres jest wielkim kamykiem w przestrzeni kosmicznej. Ma około 1000 km średnicy. No i kiedy ta sonda przyjrzała się bliżej i dokonała najrozmaitszych eksperymentów dzięki tym urządzeniom, jakie są na niej zamontowane, okazało się, że znaleziono ślady życia biologicznego na tej planetoidzie, na tym kosmicznym kamyku. I zastanawiano się, skąd one się w zasadzie wzięły, skąd te organiczne substancje znalazły się na Ceres w takiej temperaturze, na kamyku, który nie ma żadnej atmosfery, więc jest kompletnie otwarty na działanie promieniowania kosmicznego, na wiatr słoneczny, na różne inne historie, które powodują, że życie na takim kamyku w zasadzie nie jest możliwe, nagle odkryto właśnie, że istnieje jakiś materiał organiczny. I teraz pytanie jest, czy ten materiał organiczny został przeniesiony na Ceres z zewnątrz, na przykład mógł w nią uderzyć jakiś mały meteoryt, który miał na sobie jakiś rodzaj bakterii czy innych mikrobów, które nagle zasiedliły ten kosmiczny kamyk, czy też być może zostało to syntetyzowane przez samą asteroidę, ale
ta druga opcja jest w zasadzie niemożliwa, dlatego że wciąż, mimo że ten kamyk nie jest aż taki mały, to nie jest wystarczająco duży, aby móc właśnie podtrzymywać jakiekolwiek życie. Także zaskoczyło to bardzo astronomów i innych naukowców i kiedy wydawało się, że w zasadzie no teraz trzeba usiąść i przemyśleć, co się dzieje na tej Ceres, przyszła z tej właśnie planetoidy następna gigantyczna sensacja. Tą sensacją było to, że na Ceres odkryto ślady istnienia oceanu. Brzmi to troszeczkę dziwnie z tego względu, że ocean, no wiadomo, to jest to olbrzymi akwen wodny, więc skąd ocean? No w sumie nie aż tak wielkiej planetoidzie. O co w tym wszystkim chodzi? No i właśnie jest to gigantyczna zagadka, którą na pewno będą się długo głowić astronomowie, jak wytłumaczyć ten fakt. Skąd ślady oceanu na takiej planetoidzie? I być może właśnie to odkrycie spowoduje renesans tej bardzo kontrowersyjnej teorii Toma Van Flandersa, który mówił kiedyś o tym i udowodnił to, on był fizykiem, i udowodnił, że jest możliwość, że w naszym Układzie Słonecznym istniała jeszcze jedna planeta. I ta planeta została zniszczona. W jaki sposób została zniszczona? Być może została zniszczona w wyniku wojny kosmicznej, o której mówiłem już kilka razy w rozmaitych audycjach. Pisałem na Nowej Atlantydzie artykuły, że jest taka możliwość, że gdzieś w bardzo zamierzchłej przeszłości, wiele milionów lat temu, oblicza się, że mogło to być 3,5 miliona lat temu na przykład, doszło do jakiejś wojny pomiędzy cywilizacją kosmiczną, która na skali Kardaszewa, dziś niektórzy się mylą, mówią na skali Kardashian, ale ciągle mówimy na skali Kardaszewa, miała przynajmniej ten drugi stopień rozwoju, a więc mogła dokonywać podróży międzyplanetarnych i zasiedlać inne planety. Doszło do takiej wojny. Jakiś czas temu opowiadałem o tych wszystkich śladach po wojnie na Marsie, o tym, że odpalono tam gigantyczną bombę wodorową, że te wszystkie szramy na tej planecie wskazują, że w jej przeszłości wydarzyło się coś absolutnie dramatycznego i że nie było to efektem uderzenia jakiegoś meteorytu, jakiegoś kosmicznego kamienia, który pojawił się nagle i tak strasznie poharatał tą planetę. I teraz właśnie odkrycie tego oceanu na Ceres podpowiada, że być może właśnie jest to fragment tej rozbitej planety, tej zniszczonej planety, która była częścią naszego Układu Słonecznego, którą następny mój ulubiony autor Joseph Farrell nazywa Tiamat i łączy ją z różnymi mitami starożytnego Egiptu, który mówił o Tiamat jako o miejscu, skąd przyszła cywilizacja egipska. A inni, tacy jak Van Flanders, nazywali po prostu Krypton, czyli planeta, na której podobno miał się urodzić Superman. Także być może Tom Van Flanders miał rację, a Ceres właśnie może być częścią zniszczonej planety pomiędzy Marsem i Jowiszem i miało to być jakieś 3,5 miliona lat temu. Jest jeszcze inna teoria, jest ona o wiele bardziej ryzykowna niż wszystkie inne, która mówi o tym, że w miejscu, gdzie dziś jest Ceres, znajdował się Pluton. I z niewiadomych przyczyn ten Pluton miał zostać przesunięty na miejsce, na którym jest dzisiaj, czyli na sam skraj, na samo zadupie naszego Układu Słonecznego. Natomiast z jakiegoś powodu Ceres zostawiono i teraz samotnie krąży sobie w tym właśnie miejscu naszego Układu Słonecznego i jest właśnie oglądana w tym czasie, kiedy do Was mówię, przez tą niezwykłą sondę Dawn, która obserwuje i być może odnajdzie jeszcze jakieś inne sensacyjne historie. Ale wszystko to znów sugeruje, że nie tylko bardzo proste życie biologiczne jest możliwe we Wszechświecie, jest możliwe w naszym Układzie Słonecznym, co jest niebywałe, ale także być może nasz Układ Słoneczny był świadkiem jakiejś bardzo takiej dynamicznej i bardzo niebezpiecznej i brzemiennej w swoje skutki wojny pomiędzy jakimiś nieznanymi kosmicznymi cywilizacjami, wystarczająco dobrze rozwiniętymi,
ażeby właśnie móc prowadzić wojnę praktycznie międzyplanetarną i ewentualnie nawet doprowadzić do zniszczenia całej planety. Czy jest to możliwe? O tym przecież pisali Sumerowie w swoich tabliczkach. Tą historię opisywał w jaki sposób Sitchin, który był przez dłuższy czas wyśmiewany, a teraz powoli znów wraca do łask. I wiele legend z tamtych czasów sugeruje to, że nie tylko nie jesteśmy sami w kosmosie, ale jeszcze oprócz tego odwiedza nas ktoś, kto posiada niezwykle rozwiniętą technologię, ale inteligencję i w jakiś sposób nas wykorzystuje do swoich celów, odwiedza nas i w podobny sposób sugeruje to książka, ten pierwszy tom Secret Machine, The Long Eleven, o której wspominałem na samym początku audycji. Także coś w tym jest, coś dziwnego dzieje się na naszej planecie. Coś tak dziwnego, że w zasadzie kompletnie nie ma sensu z logicznego punktu widzenia, kiedy patrzy się na to wszystko z pozycji zwykłego, przeciętnego zjadacza ziemskiego chleba. No, na przykład spójrzmy na takie bardzo proste elementy, z którymi mamy na co dzień do czynienia, o których słyszymy w najrozmaitszych serwisach informacyjnych. Na przykład taką rzeczą jest zadłużenie świata. Niemalże każdy kraj świata ma długi. Właściwie niemalże nie ma krajów bez długu. Wszyscy mają problemy finansowe. Wszyscy szukają skąd i od kogo pożyczyć pieniądze. Pożyczane są pieniądze i są to sumy astronomiczne. Idą one już nie w miliardy, idą w biliony dolarów, setki bilionów dolarów. Jest to wręcz dług groteskowy. I w zasadzie trudno sobie wyobrazić, jak jedni ludzie są winni ogromne sumy pieniędzy innym ludziom. To po prostu nie ma sensu. Ale jeśli starać się poszukać w tym jakiegoś sensu, jak to jest z tym długiem w takim przypadku, to w zasadzie najbardziej przekonywująco brzmi to, że ten pożyczkodawca, ten, który pożyczył te pieniądze, takie olbrzymie sumy i zadłużył cały świat, on po prostu nie pochodzi z naszej planety. A być może nawet może nie mieć z ludzkością nic wspólnego. Spójrzmy na inne elementy. Spójrzmy na destrukcję naszej planety. Na to, jak szybki sposób jest zniszczona. Na przykład do niedawna jedynym elementem stworzonym przez człowieka, który można było obserwować z kosmosu, był mur chiński. Dziś mur chiński oczywiście ciągle można dostrzec, ale największe dzieło w cudzysłowie człowieka, które widać z przestrzeni kosmicznej, to są równiny Athabaski w Albercie w Kanadzie, gdzie przez wiele lat dokonywano wydobycia ropy naftowej, którą wyciskano z piasków. Wyciskano w tak nieekonomiczny sposób, że praktycznie gigantyczny obszar ziemi, z którego można by stworzyć całkiem eleganckie i ładne państwo, ten gigantyczny obszar ziemi został praktycznie bezpowrotnie zniszczony. Jest tam tyle toksyn i trucizn, które trzeba było wpompować w ziemię, żeby wydobyć odrobinę tej ropy, parę kropel tej ropy, że praktycznie ta ziemia jest martwa na bardzo, bardzo długo, być może na zawsze. I to wszystko, i tą wielką szramę na Ziemi dziś właśnie widać w cywilizowanej Kanadzie, widać ją z kosmosu. Popatrzmy, co się dzieje na przykład w amerykańskich Apalachach. Apalachy są bardzo bogate w najrozmaitsze minerały. I dziś, kiedy odkrywa się w którejś z takich gór jakieś coś niezwykle cennego, to po prostu ścina się z powierzchni Ziemi, odcina się jej po prostu czubek, zmienia się cały krajobraz. Spójrzmy na to, co się dzieje w Amazonii. Jest wyrąbywana dosłownie w pień. Spójrzmy na Fukushimę. Jaką klęską zakończyła się ta awaria, klęską ekologiczną, ta awaria elektrowni atomowej. A przecież takich elektrowni mamy setki, jak nie tysiące na całym świecie. W samych Stanach jest ich 100. I kilka z nich przynajmniej było już na granicy tego, ażeby katastrofa, która ewentualnie mogłaby się wydarzyć, odpukać, przypominałaby tą w Fukushimie. W Europie jest ich także ogromna ilość. Także jest to kompletnie nonsensowne źródło energii. Jest to bardzo niebezpieczne źródło energii. Z prostego powodu. Bo praktycznie zmiany są nieodwracalne. Człowiek nie jest w stanie żyć w terenie skażonym radioaktywnie. Także wszystkie te elektrownie atomowe są jak bomby zegarowe. Tykają i nikt nie wie,
Nikt nie wie, kiedy one wybuchną i odpalą i z tego nie będzie na pewno nic dobrego. Ten zysk z tej niby taniej energii, jaką dzięki nim mamy, w zasadzie nie jest wart tego, ażeby żyć w tak potwornym zagrożeniu, na które się zgodziliśmy. I czy to ma sens? Prawdopodobnie nie ma. A jeśli ma, to tylko w jednym przypadku. Ma to wszystko sens, jeśli główną siłą napędzającą ten proces całkowitej samodestrukcji naszej planety jest jakaś siła pozaziemska. Tylko takiej pozaziemskiej cywilizacji wcale nie musi zależeć na ziemskim ekosystemie, bo pozaziemska cywilizacja nie jest od tego ekosystemu zależna, tylko my jesteśmy zależni. Czy nasza planeta jest wykorzystywana przez jakieś pozaziemskie siły jako miejsce do zdobywania potrzebnych im bogactw? A jej zniszczenie jest wynikiem coraz bardziej efektywnego wydobywania tych wszystkich złóż naturalnych? Jest to ciekawe pytanie i warto się nad nim zastanowić. Stworzyliśmy taki termin, który się nazywa terraformizacja. Coraz częściej on się pojawia. Elon Musk mówi o tym, że polecimy na Marsa. Mars na razie nie nadaje się do zamieszkania i trzeba by go sterraformizować, czyli przystosować do warunków, które byłyby w których możliwa byłaby zaadaptowanie się człowieka i przeniesienie naszej cywilizacji na tą nową planetę. Terraformizacja to taki hipotetyczny proces modyfikowania atmosfery, temperatury, topografii nawet, no i oczywiście przede wszystkim ekologii na danej planecie, aby nadawała się do zamieszkania. Jest to oczywiście proces hipotetyczny, bo ludzkość nigdy w swojej historii tego nie dokonała. I jeśli to, co dziś dzieje się na Ziemi, nazwiemy terraformizacją ze względu na te zniszczenia, jakie są prowadzone, czyli terraformizacją, czyli przystosowaniem jej do tego, by nadawała się do zamieszkania, to pytanie brzmi, do zamieszkania przez kogo? Z pewnością nie przez nas, bo jesteśmy zależni od tej ekologicznej równowagi i czystego powietrza, które jest w tak szybki sposób i w tak brutalny sposób niszczone. Tymczasem nasza planeta powoli zmienia się w coś, co przypomina zupełnie inną planetę. I czy ma być to planeta, cały czas mówię o naszej Ziemi, zmienianej tak, w tak szybkim tempie Ziemi, niszczonej w tak szybkim tempie Ziemi, czy ma być to planeta odpowiednia do życia hybryd albo hubryd? Mówi o tym dr Jacobs, niezwykle wykształcony człowiek z Temple University, który już od kilkudziesięciu lat ostrzega, że wśród nas żyją hybrydy. Żyją ludzie, którzy są mieszanką tej naszej ludzkiej tkanki, ale także jakiejś pozaziemskiej tkanki. Dziś Jacobs mówi, że wcale nie oszalał, ale tych ludzi jest miliony. Zobaczmy, co się dzieje na Ziemi. Nasza Ziemia staje się coraz gorętsza, suchsza, coraz bardziej radioaktywna. W atmosferze ziemskiej jest coraz więcej metanu. Metan w ogromnych ilościach trafia do naszej atmosfery z takich miejsc jak Syberia, Alaska, północna arktyczna Kanada. Trafia z samej Arktyki, Antarktydy i Grenlandii, gdzie topiące się lody uwalniają olbrzymie ilości metanu, który trafia do atmosfery. Jest to zaskakujące, to co się dzieje, w jaki sposób to się wydarza. Czyżby hybrydy były bardziej odporne na promieniowanie i metan? Czy także zmodyfikowana genetycznie roślinność odporna na aluminium w jakiś sposób wspomaga ich system immunologiczny, to wszystko w jakiś sposób łączy się w jedną całość i dlatego tworzy ten troszeczkę zastraszający obrazek, ten scenariusz tego, że wygląda na to, że być może jesteśmy wymieniani na naszej planecie przez kogoś innego, kto robi to w taki sposób, że no nie jesteśmy w tego w stanie nawet dostrzec. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nasza planeta umiera i ktoś ją przejmuje. Ktoś, kto przybył z innego miejsca we wszechświecie. Pytanie brzmi właśnie, kim on jest. Zazwyczaj, kiedy myślimy o tym, kim są ci, którzy przybyli ewentualnie
z bardzo odległej części wszechświata, no to wyobrażamy sobie jako takich klasycznych obcych, jako humanoidów o dużych, wydłużonych głowach, z wielkimi oczami, o kształcie migdałów, którzy mają obsesję porywania krów, ludzi, innych żywych stworzeń, żeby coś tam im wetknąć albo coś pobrać. I tyle, że obcy niekoniecznie tak właśnie muszą wyglądać. I mówią o tym bardzo poważni naukowcy. Takim naukowcem jest profesor Susan Schneider z University of Connecticut, która pracuje także w Institute for Advanced Studies in Princeton, także u mnie po sąsiedzku. I ona, ta pani profesor, w sposób naukowy rozważa teorię pierwszego kontaktu z pozaziemską cywilizacją. I z tych rozważań wynika, że ta pozaziemska rasa wcale nie będzie biologiczna. Będzie ona sztuczną inteligencją i to na dodatek sztuczną inteligencją, która ma za sobą miliardy lat życia. Będzie o wiele bardziej wyrafinowana niż nasza cywilizacja, oczywiście siłą rzeczy, bo przybyła z innego miejsca i będzie działała na zasadzie takiej postbiologicznej, która w jakiś sposób realizuje się w formie takiej obcej superinteligencji. Można to zrozumieć na zasadzie takiej, o której od jakiegoś czasu mówi się w prasie i mówi się w różnych mediach, kiedy coraz częściej wspomina się o tym, że należy doprowadzić do połączenia człowieka i maszyny. Stworzyć taką unifikację, która spowoduje, że nagle zmienimy się w coś nowego. Z tego człowieka 1.0, o którym kiedyś wspominałem, w człowieka 2.0, a może jeszcze i wyżej, w zależności od tego, jak wiele technologii nasza biologia będzie w stanie sobie przyswoić. W przypadku tej pozaziemskiej cywilizacji oznacza to, że jeśli taka cywilizacja dotarła do naszej planety, jest ona bardzo mocno zainteresowana transhumanistycznej przyszłości, która właśnie zakłada połączenie człowieka z maszyną, a nawet transfer świadomości do maszyny, robota, komputera. I pytanie również brzmi, dużo pytań w dzisiejszej Poliraksie. A Poliraksa zacznie bardzo, bardzo tutaj chyba narzekać, że takie smutne historie opowiadam. I czy taki scenariusz, jak chce profesor Schneider, to tylko hipoteza? Oczywiście tak, to jest to tylko hipoteza. Ale jeśli znów sięgniemy do najstarszych ludzkich tekstów, jeżeli sięgniemy do historii opisanych na glinianych tabliczkach, historii opisanych w Biblii, przeanalizujemy je raz jeszcze, to siłą rzeczy rzucają się w oczy bardzo interesujące elementy, bardzo spójne z czymś, o czym przed chwilą powiedziałem, z czymś, co ewentualnie przypomina takich przybyszy z kosmosu, którzy niekoniecznie są tacy sami jak my, którzy przedstawiają się jako bogowie, którzy zeszli z nieba na ziemię, którzy spółkowali z ziemianami i to, co ich łączy, to niemalże wszyscy oni żyją wręcz ekstremalnie długo, a niektórzy są nawet nieśmiertelni. Transhumaniści, którzy tak entuzjastycznie namawiają nas, żeby się połączyć z maszyną, obiecują w zasadzie to samo, obiecują nieśmiertelność. A jeśli nie nieśmiertelność, to przynajmniej długowieczność. I teraz ci wszyscy bogowie, którzy zeszli na ziemię, za każdym razem to, co ich łączy, oni mają bardzo niewiele albo nawet wcale nie mają szacunku do człowieka i jego życia. Nie mają żadnego problemu z zesłaniem na ludzkość masowej śmierci, nieszczęść pod różnymi postaciami, tak jak potop na przykład, czy Sodoma i Gomora. Ci bogowie są niezwykle okrutni dla człowieka. Swoją wrażliwością i empatią tak naprawdę przypominają nieczułą na nic maszynę, które jest obojętne, czy dzieje się nam dobrze, czy źle, czy ekosystem istnieje, czy też nie, bo nie potrzebuje ekosystemu. Maszynę interesuje wyłącznie możliwość stworzenia części zamiennych, a nie pejzaż z sielankową łąką, gdzie coś tam klaszcze pod borem. Myślicie, że jest to za daleko idąca spekulacja?
Może. Ja sam mam taką nadzieję, ale logiczne połączenie rozmaitych punktów ze sobą tworzy właśnie dokładnie taki obraz. I może warto go wziąć od czasu do czasu pod uwagę i pomyśleć trochę na ten temat. Na dziś w Poliraksie to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i tą niezbyt optymistyczną myślą żegnam się z Państwem. Mówił Krys Miekina. Dobranoc.